W odległej galaktyce spotkali się wielcy bohaterowie i zaczęli kosmiczną walkę pełną heroicznych, niesamowitych wrażeń. Walkę na miecze świetlne i nie tylko. To pod ziemią się dzieje. Dobra, Piotr, dobrze, Marcin. Zadaję Ci bardzo ważne pytanie, bo ponieważ to pytanie, które teraz zadam, nada ton narracji tego odcinka. Brzmi poważnie. No, co masz na myśli? Jakie pytanie? W jaką grę ja grałem najwięcej? W jaką grę Ty grałeś najwięcej? Komputerową. Komputerową. 4 dni później, nie taka broda. No, oczywiście grałeś bardzo często w Diablo, który mnie zaraziłeś kiedyś tam jeszcze, kiedy ja nie miałem odpowiedniego komputera, żeby w to zagrać. Ale w dwójkę grałeś. W dwójkę grałem, tak, tak, tak. To był taki komputer, który nie miał karty graficznej, a gra chodziła. No właśnie. No. Jak ja się dowiedziałem... To ja zrobię za ciebie. Dobrze, rób ten gest. Jak ja się dowiedziałem, że Lucrum Games tworzy grę, gdzie na pudełku jest napisane, że to jest Diablo szybka gra, że jest smok, i że są wojownicy, że jest heroiczna jakaś walka pod ziemię i że będziemy walczyć gołymi rękoma. Że mało tego, że nie będziemy mieć jednego bohatera, a dwóch. Poziom oczekiwań do tej gry wzrósł tak, że tutaj w kadrze się nie zmieścił. Dodatkowo jeszcze klimaty fantazy, gdzie mamy różne bronie, możemy rozwijać swoją postać. To jest w ogóle wow, strzał w dziesiątkę, Lucrum Games! Który miałeś poziom w Diablo? 96 poziom miał mój druid w Diablo 2. A bo ty grałeś na kodach, ty takiego pacza ściągnąłeś. Nie grałem na kodach, bo ja... za każdym razem inną postać, to było chamskie. Nie grałem na żadnych kodach. Ale takiego patcha miałeś granego, pamiętam. Miałeś patcha, który polega na tym, że może mogłeś sobie ciągle przemieszczać cechy. Po pierwsze, ja miałem wszystkie boty, jakie zaistniały w ogóle w świecie Diablo, ale jak nie wykorzystywałem, bo na Battle.net dostawało się bana. Każdy tak mówi. Moje oczekiwania od tej gry są duże. Czy ja znajdę w tej grze Diablo, ponieważ ktoś reklamuje tą grę, że to jest gra Diablo szybka? Ale ona jest szybka Diablo, a ona nie jest w rozgrywce. No, ja parę rzeczy symulacją gry komputerowej. Ja parę rzeczy w internecie przeczytałem, że to coś jest oparte na podstawie Diablo. Także ja szukam w grze gorączka podziemnej mocy. Gry Diablo komputerowej. A ja na przykład szukam zupełnie czegoś innego. Ja zauważyłem coś innego, Marcinie. Zauważyłem tytuł. Gorączka sobotniej nocy. Był taki film. Podziemnej mocy, Piotrze. Gorączka podziemnej... Nie, gorączka sobotniej nocy. Ale na pudełku znalazłeś to. Ale ja mówię o filmie! To jest jeden z moich ulubionych filmów. Film, który powstał w 1977 roku. I występuje tam mój ulubiony aktor. Czyli Travolta, który w tym filmie przepięknie tańczy. Ja bardzo lubię taniec w filmach i musical. Ja się czasem zastanawiam, kiedy kończy się granica twojego żartu. Patrzę, jak Travolta tańczy, to ja mam ochotę jeszcze raz obejrzeć ten to film. To ja bym chciał zobaczyć dzisiejszego Travoltę, który tańczy. Jeżeli ja widzę pudełko, małe, skromne pudełko gry karcianej i widzę parafrazę tego tytułu, z tego filmu, będziemy gorączka tańczyć. Podziemnej nocy, to ja widzę, że ja będę tańczył. Całkowicie poważnie, tutaj rzeczywiście jest rozgrywka przypominająca Diablo, bo wchodzimy do podziemi i wchodzimy w lochy i ciopiemy potwory. Co jest odmienne od gry komputerowej Diablo, to od konsolową też, bo to też jest już konsolowa gra. I ta gra nadal żyje, bo już jest trójka. Nie wiem, czy grałeś w trójkę? Ja grałem we wszystkie części Diablo. I analogia tutaj jest, oczywiście, bo mamy swoich bohaterów, heroicznych bohaterów o różnych mocach, możemy sobie ich rozbudowywać, iść na przykład, wiecie, w magię, albo iść na przykład w łotrzyków, albo iść na przykład w ciopanie mieczem, albo iść na przykład w strzelanie z łuku. Ale to, co odmienia tę grę od rozgrywki w Diablo, to, że mamy tam dwóch bohaterów, tak? A co dwóch bohaterów, to nie jeden. No właśnie. Nie, co nie jeden bohater, nie, dobrze powiedziałem. Co dwóch bohaterów, to nie jeden, więc... To jest gra imprezowa. To trzeba grać dużą liczbę ludzi, bo w dwójkę... W dwójkę z nudy, takie, że po prostu machamy dłońmi i potem zliczamy punkty. I to jest słabe, to nie jest gra dla dwóch graczy. Jest taki dlatego to się nazywa wariant. To jest wariant taki właściwie, że pokaże ci... Że można zagrać to. Pokażę tak, że można to zagrać, pokażę ci, jak to wygląda, jak to sobie działa,
ale to wszystko. To graj wtedy, kiedy jest gruba impreza, alkohol się, wiecie, leje strumieniami i tak jaki dalej. Jaki alkohol? Ty jesteś nauczycielem, nie wolno ci nawet wspomnieć o alkoholu. Tu tutaj musi być Saigon, jeżeli chodzi o ręce. Tu musi być gęsto od dłoń, być, wiecie, jakby tego chodzi. Nie będzie, to tej gry nie ma, umówmy się. No. Ona nie istnieje. Dobra, możemy włączać kamerę na górze? Tak. Dobra. Co nie potrzebujemy, żeby rozegrać w tą grę? Musimy ją najpierw kupić. To jest jakby warunek taki podstawowy. My już nie kupujemy gier. My już od pewnego czasu nie musimy kupować tych gier. Ja po prostu napisałem do Tomek, ja potrzebuję gorączkę podziemnej mocy. A wiesz, co mi napisał Tomek? No. Leci. I sprawa była zamknięta, nie? To zubi. Moi drodzy, potrzebujemy 3 talie kart. Pierwszy, drugi, trzeci poziom podziemi. Wybraliśmy sobie naszego paskudnego Uberbossa, czyli ognistego smoka i białego wędrowca. Każdy z nas ówcześniej z takiej oczywiście talii kart różnych bohaterów, którzy mają swoją damską i męską stronę, wybrał sobie oczywiście odpowiednich bohaterów, którzy będą lewą ręką i prawą ręką. Musimy klepać karty. Ha! No tak. No. Klepać karty. Dobrze, to jest wariant dla 2 graczy, czyli każdy z nas będzie miał 3 karty. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I to są potwory, które spotykamy w lochach. Tak. I teraz na czym to polega, Piotrze? Polega to na tym, że każdy z graczy w tym samym momencie musi ujawnić karty potworów. Jest to gra zręcznościowa, gra na refleks, na spostrzegawczość, więc musimy szybko zobaczyć symbole, które nas interesują. A oczywiście interesują nas symbole broni, którą władają nasi wojownicy. Jeżeli znajdziemy symbol, to właśnie skupiamy swoje dłonie na tych kartach i klepiemy te karty, żeby nam nie pouciekały. Kto pierwszy, ten lepszy, bo w momencie, kiedy ja zatapuję sobie, zakryję dwóch potworów i zrobię to jako pierwszy, to przeciwnik w wariancie dwuosobowym może tylko jednego potwora zaciopać. Niestety. Natomiast jeżeli nam się uda to zrobić w tym samym czasie, to wtedy no możemy dwa. To jedziemy, tak, więc ciopiemy, słuchajcie. Ciopiemy, wchodzimy, uwaga. Czyli tak fabularnie wchodzimy do jaskini, do podziemi. Pierwszy, trzy, podziemy. Cztery. Cyk. Ten i ten. To ten. To ja tylko jedną w takim dobra. Razie. Dobra. Okej. Okay. Tym waliłeś w to. Dobrze. A, dobra, to była moja dobrze. Prawa dłoń, więc ja, uwaga, już wam pokazuję. Porucznik jaszczur zostanie zaklepany, ponieważ... Przez łucznika. Czy mój łucznik włada aż trzema... Łukami. Łukami. Trzy strzały jednocześnie. Z trzech łuków. Słuchajcie, nazwa karty, tutaj to jest rodzaj ran, które musimy mu zadać, a to jest nagroda. To jest umiejętność, którą teraz Piotr będzie mógł dołożyć do której ze swoich postaci. Tak, mogę wybrać, ale to będzie wojownik dodatkowo z cechą łotrzyka. I chyba tak zrobię, dam mu dobrze. Tego łotrzyka. Ja mam starą kociarę. A, jeszcze jedno, mówiłeś o tym, że daje mi on 2 monety? Na sam koniec to powiem. To ja powiem teraz, daję 2 monety. Ja starą kociarę zarąbałem. Ja zarąbałem starą kociarę. Bo ty ogólnie nie lubisz kotów, nie? Strzeliłem z łuku w nią strzeliłem. I ja też oczywiście dam umiejętność łotrzykowania mojemu poszukiwaczowi przygód. I dobrze. Zniszczyłem również słodką chwilę. Bo z tobą to tak jest, ty potrafisz zniszczyć naprawdę słodką chwilę, kiedy mnie się już wydaje, że wygram. Okazuje się, tak. Że nie zabrakło mi 10 punktów. Nie? No, mój mag ma teraz miecz i możemy cisnąć dalej. Dobra. Lecimy następną rundę. Gramy raz, 9 dwa, rund. 2, 3. Aż dojdziemy do poziomu trzeciego. Po 3 rundy na każdy z tych poziomów. Tak. Uwaga, to jest gra, tu trzeba się śpieszyć, bo ta gra jest szybka. Tutaj nie ma czasu, trzeba wchodzić w jaskinię i ciopać potwory. Trzy, raz, cztery. Dwa, trzy, cyk. Panie, to ja pójdę. I to! Nie, ja nie wybieram tutaj nic. To nic nie zrobisz, nic, ale masz tutaj, zobacz. Ale mogłem, tym, widzisz, no. Nie, no to bierz. Dobra, no. To wezmę tak. Raz. Nie tą! Nie tą ręką! Wziąłeś! Dobra, okay, no, dobra, wziąłeś. Dobra, to jest właśnie to, słuchajcie. Tutaj jakby nasza koordynacja ruchowa jest bardzo istotna, bo jakby tą koordynacją tutaj walczymy. Musimy pamiętać, że prawa dłoń to jest... Bo gdyby to była moja lewa dłoń, to ja w tym momencie dałbym radę, ale niestety nie dałem, więc co, co cię zabiło? Minus 1 mi daje. Zabił mnie szwagierka szeloby. Jakiś pająk, pajęczak. No dobra. Przebrzydły. No niestety. Trudno, zdarza się. Mój poszukiwacz oczywiście dał radę. Pokonał go. Mhm. Ja bym sobie tą umiejętność jednak tutaj posadził, żeby były 2. Zacnie. To zrobiłeś, no. I ogromną muchołówkę, jakąś roślinę z zębiskami ubiłem. Rosiczka taka. Tak, ja teraz tego miecza bym też dołożył do mojego krasnoluda. Bo miecza. Ja jednak krasnolud to krasnolud. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Poczekaj, bo muszę tak dobrze złapać. Zrób klimat, nie? Jakiś bojownicy wchodzą do wielkiej pieczary, a tam spotykają.
Dobra. No to... Ja wezmę tego. A ja... źle zrobiłem. A ja zrobię... A ja, to ja tak zrobię, o. No to ja zrobię jeszcze tak. No dobra. To było takie słabe. Slow motion się zrobiło, było... zatrzymał się czas. My mieliśmy taką umiejętność, że zwolniliśmy czas, żeby się zdecydować, skoncentrować. Karta mi upadła. Jakiś kasiasty karzeł. Patrz, żadnych wymogów nie miał, byłyby punkty. Nic, zero. Trudno. Dobra, ja mam... Jak my go nie zauważyliśmy? Bez sensu. Bo on był taki malutki, on przebiegł pod nogami i nie zauważyłeś go. Ale mam szybkie ręce. Ty jesteś naprawdę dobry. Ratatuja. Jak ty to robisz? Mojego ratatuja dam mojemu magowi, bo ja wiem, trochę grałem w tą grę i wiem, że trzeba trochę tu, nie, trochę tu. Nie, ty jesteś takim strategiem, że ty tu już zaplanowałeś, ty już wiesz, co jest w talii numer dwa. I ja bym tego ucznika jeszcze tutaj... O, tu bym... Ja bym chciał, żeby on był taki super... Super, super i w mieczach i w łuku, Marcinie, żeby to pozwolę, że ja teraz ja powiem, kogo ubiłem, bo ja ubiłem jadowitą szczypawę. Jadowita szczypawa miała tylko jedną strzałę, a ja mam aż trzy strzały. Ale więc... ty. No. Dobiłeś ją trzy razy, ją zabiłeś. Ba. Wkładam sobie tutaj, żeby on... Łucznik mak. Władał łuszczką. Czekaj. Mhm. Gramy tak przez jeszcze drugą i trzeci poziom. Na sam koniec, jak już nasze postacie są mega uber dopakowane, walczymy z mega uber potworami. Tak. I w pierwszej kolejności zwracamy oczywiście uwagę na ich wytrzymałość, tak? To jest jakby rodzaj obrażeń, które musimy im zadać, żeby pokonać tego potwora. To są ich słabości. To w sensie. Są ich słabości. Czyli ten ognisty potwór, smok, jest bardzo słaby na 7 mieczy i 6 strzał. Tak. Polega to na tym, że zliczamy umiejętności wszystkich naszych dwóch bohaterów i jeżeli przekroczymy ten próg, no to wtedy doliczamy dodatkowe punkty. Na sam koniec gry wyciągamy wszystkie karty, które były na plus, no i na minus. Na minus też. Zliczamy te punkty i wygrywa osoba, która tych punktów w postaci złota ma najwięcej. I tyle. I tyle. Potem oczywiście jakby już odpoczywamy, dłonie pod kran, zimna woda, żeby nic tam nam nie bolało, żeby nie było odcisków. Klimat chwytliwy, bardzo. Gra żartu. Gra żartu, gra imprezowa, zdecydowanie. Ale to, co lubię, to z takim tematem, który może spodobać się starym wyjadaczom. No bo kto nie lubi gier fantazy w klimatach Diablo? No, hello. No. Może inaczej. Kto nie lubi gier fantazy? Jakby Diablo to, no wiecie, no Diablo. Znaczy tak, jeżeli chodzi o jakby temat, to ja łykam ten temat. To on jest potraktowany bardzo żartobliwie i parodystycznie, co już widać na kartach, bo może zaczniemy od tego, co karty nam proponują. Pierwsze spotkanie z grą to oczywiście spotkanie z pudełką. Otwieramy to małe, zacne pudełko i otrzymujemy bardzo zacne, duże karty. Prawda, Marcinie? Powiedz tak. No Marcin tak ma, jakby wejdzie w klimat, to jakby nic nie jest w stanie go jakby zniszczyć, tak? Nawet jeżeli bym wpadł w szał i zaczął go klepać, sklepać go tak mocno, jakby Marcina, to nie ma, nie da rady, to jakby to nie, on nie ma słabego punktu. Małe pudełko, niepozorne pudełeczko, otwieramy i wysypują się z tego zacnego pudełeczka duże karty. Bardzo lubię taki rozmiar kart. I co otrzymujemy? Otrzymujemy ilustrację postaci naszych wojowników. Oczywiście ich kategorie wszyscy kojarzymy, bo to są te kategorie tych postaci właśnie ze świata fantazy, Diablo i mamy wojownicy, magowie, skrytobójczyni, złodziejka. Tak. Wszystko jakby znamy, kojarzymy, to wszystko ten świat, który my rozpoznajemy, bo ilustracje nam mówią o podejściu do tematu, prawda? Czyli luźne. Podejście jest luźne. Luźne, z dystansem, z parodystyczne. Ilustracje nie są zrobione na poważnie i też nie są zrobione w taki sposób, bym powiedział, jakby to określić, taki, że niedokładny, no to nie, tylko... Nie, nie. To, no w sensie to nie jest poziom jakiegoś wysokiego artystycznego podejścia plastyka. Ty mógłbyś tak pójść do szkoły plastycznej, pobyć tam, nie wiem, zrobić sobie taki dwa, trzy latka, tak szybciutko do licencjatu. Tak, jesteś w stanie jakby to namalować, myślę. Ja robię drugą część. To łapie klimat i pokazuje nam, że słuchajcie, wiecie, to jest taka gra z przymrużeniem oka, nie? My tak udajemy trochę, że to jest karcianka, bo to nie jest karcianka do końca. To jest gra, to jest? Gra zręcznościowa, gra imprezowa i w takich kategoriach trzeba ją traktować. Mało tego. Czyli spotykamy się z ludźmi, którzy mają bardzo szybkie ręce,
Spotykamy się z ludźmi, którzy chcą się po tych łapach ponaparzać, poklepać. Poklepać i trochę, trochę podotykać. To jest w ogóle świetna gra, taka wiesz, integracyjna. Zauważ, bo tu pojawia się aspekt, że my się dotykamy, podotykać, nie? Gdzieś tam. No. A zobacz sobie, wyobraź sobie sytuację, że zapraszasz, wiesz, tą na przykład, wiesz, tą Anetę, nie? Wiesz, tą, no, i przychodzi jeszcze ta Kaśka. No i teraz tak, jest etap, kiedy możesz dziewczyny tutaj podotykać. Ty. Och ty. Tego wybrałaś? Dlaczego? Ale nie, jest taki aspekt, taki integracyjny, więc to naprawdę działa na stole. Fajnie działa, bo ma jakiś tam naddatek klimatyczny. Piotrek, tak? Ale kto to jest Aneta i Kaśka? Ja pod względem klimatu uważam, że bardzo ciekawe są rzeczy związane z potworami, ponieważ na przykład mamy morderczy kisiel. Mamy na przykład niewidzącego cyklopa, tak, z jednym okiem, ale nie widzi, nie? Ja mam na przykład napalonego chochlika. Mamy starą prókwę, wiesz, takie połączenie tej średniowiecznej wizji śmierci kobiety ze starą kobietą. Wszystko tutaj, co jest, jest w tych potworach, jest na pewno jest zabawne, jest śmieszne. Parodystyczne. To jest żart, który jest do kupienia przez wszystkich. Uważam, że każdy w jakiś tam delikatny, malutki sposób, nawet kącikiem ust się uśmiechnie. O, żarcik. Na pewno gra świetna na dużą liczbę osób. Tak. W dwójkę. Widzieliście, jak to wygląda. Można się podziwiać, jak ma się dystans, ale... No, no nie, to nie jest gra dla dwóch graczy, umówmy się, słuchajcie, ten wariant dwuosobowy... Co to za impreza dwuosobowa? No, no żadna, wiesz, nawet jakbyś chipsy dał, to one też nie dadzą rady tutaj, żeby rozkręcić tę imprezę. No dobra, ale no to jest taki wariant na zasadzie, no, gracz taki jak ty i ja, ja bym zaproponował, myślę, żebyśmy zagrali, mając 30 minut. Impreza to nie w dwie osoby, tak? Nie w dwie osoby, to nie jest impreza. Jakby kontynuując kwestię wykonania. Duże karty, to na plus. One właściwie te nie muszą być duże. One nie musiały być duże, bo one nie grają. Ale, one są tylko symbolem postaci. Nie. Ja się nie zgodzę z tobą. One właśnie dobrze, że są duże i powinny być duże, ponieważ dlaczego? Ty musisz tu ogarniać symbole, które są. No dobra, ale przecież ona nie musiała być duża w sensie. No, mogłeś mieć, jakbyś miał tak, Piotrze, to ten symbol nadal byłby taki samej wielkości. Ale musisz zwrócić uwagę, że jak to jest gra imprezowa, to ty nie siedzisz tak grzecznie przy stole, tylko najczęściej jest tak, w ten sposób, nie? Więc aha, jak jesteś wyżej, to jest bardzo istotne. Musisz patrzeć, kto ma coś innego. To jest jedna z tych gier, dodatkowo no. Słuchajcie, dobrze, że wstałeś, stój, bo my musimy do końca do recenzji, teraz tak właśnie tak, aha, no, na zasadzie okay. Tak. No. W tę grę trochę tak się wgra, słuchajcie, najlepiej mieć taki stoliczek, wiecie, okrągły, mały, tak żeby się oczywiście wszystko zmieściło i to jest tak, wiesz, prawda? I to ale, to nie, ale nie powiedziałeś raz, dwa, trzy. No trudno. Materiał, słuchajcie, to już jest zniszczone trochę przez nas. Trochę zużyte. Trochę porysowane już. To jest taki, jakbym powiedział, taki standard w zrobieniu tych kart. To jest taki kart. Star Realms trochę poziom, nie? Karty, więc... Można to zrobić lepiej. Tym bardziej te karty, słuchajcie, jest impreza. Wiesz, no. Jest już trzecia w nocy, wiesz, my nadal gramy. Tamten koleś tak się spocił, że wiesz, ja nawet nie podchodzę do niego, bo jakby czuję to, nie? Ręce mu się pocą, bo się zdenerwował, bo mu nie wychodzi. Więc słuchajcie, a jakby dotykamy tych kart, ten pot zostaje koszulki, tutaj. Koszulki. Tu niezbędne nie są koszulki. Tu nie ma opcji, żeby tych koszulek nie ma, bo karty będą się ale bardzo wiesz, co, szybko to, niszczyć. Ze spoconymi rękami, no to chyba każdy możliwy materiał to by padł, no. Instrukcja, no. Mechanizm, jakby sposób grania w tą grę i jakby to, co musimy robić, jest tak banalnie proste, że instrukcja to ona w zasadzie jest niepotrzebna. Ja myślę, że ona no nawet zobacz, jest no taki zadziwiająca karteczka. Duża nawet jest jak na taką grę, nie? No właśnie. Ale ona jest bardzo, jest bardzo prosto wytłumaczona, jest dobrze zredagowana. Mhm. Wszystko mieści się w sympatycznym małym pudełku. Ja bardzo lubię małe pudełka, jak się wszystko mieści tak, oni że... Oni wiedzą, że ty lubisz małe pudełka, takie, że wiesz, że jest na styk, na styk. Na styk. Tak... Wszystko jest na styk, bo to jest szanowanie mojej półki. Człowieka, który kupuje kilkadziesiąt... Chociaż już teraz dostaje. Kilkadziesiąt gier... Który zbiera gry. Który zbiera gry. Więc małe pudełko, imprezowe, do zabrania na niezłe spędy do lasu. Lucrum Games po raz kolejny proponuje nam walki w podziemiach, bo wiesz, wcześniej mieliśmy, wiesz co? Wojownicy podziemi. Wojowników podziemi. Ale my chyba tego nie mamy tutaj. Nie mamy? Gdzie mamy tą grę? Nie wiem, ty zabrałeś do domu. Kolejna gra imprezowa, która zdaje swój egzamin, znaczy robi z graczami to, co powinna robić, czyli daje fan. Daje zabawę. Daje zabawę. Gorączka podziemnej nocy. Kolejny tytuł od Lucrum Games. Ale co powiedziałem? Nocy. Noc.
Jeżeli miałbym ja wybierać pomiędzy Doble a Gorączką Podziemnej Mocy, to wybrałbym Gorączkę Podziemnej Mocy, bo tutaj jest jakiś klimacik. Jesteś nie? postacią, dwoma. Jestem postacią, nawet dwoma. Rozwijasz ją, RPG, historia, chodzisz tak. do podziemi, są potwory, patrz. To jest to, więc jeżeli ja miałbym wybierać, to wybrałbym to, a jeżeli jeszcze mógłbym wybierać i mógłbym wybrać sobie nieco większe pudełko, to też wybrałbym grę Lucrum Games, ale wybrałbym Wojowników Podziemi, bo lubię kości. Tam jest też naddatek klimatu, też gra zręcznościowa. Dużo bardziej. No bardziej, tak, więcej elementów jest i tak dalej. Ale wybrałbym tamto. Tutaj, bardzo szczerze oceniając tę grę, daję siódemkę. Dasz jej siódemkę. Siódemkę, tak. Bo jakby ja w ogóle nie przepadam za grami typowo imprezowymi. Rozumiem. Typowo imprezowe gry. To nie jest mój target. Ja nie szukam takich gier. Dobra imprezowa gra, chociaż ja wybieram częściej, jeżeli myślę o imprezie i myślę o swoim towarzystwie i o swoich graczach, kolegach, przyjaciółkach, koleżankach i o tej Kaśce i Natalii. Janecie. Też, nie? Janecie. To bardziej zaproponowałbym Wojowników Podziemi. Po prostu. Częściej bym proponował to niż to. To jest, tak, to masz rację, to są bardzo podobne do siebie gry. Tam tańczysz, wiesz, i dla mnie to jest bardziej zabawne, że ja muszę wstać, rzucić kostką pod pachą albo zrobić coś, wyrzucić coś z łokcia. Niż jakby ciągle, jakby ta kwestia dłoni, no okej, okay, ale jakby wojownicy podziemi dla mnie są bardziej zabawni, dlatego wybieram tamtą grę. A, no tak. No. Dla mnie jakby zakrywanie dłonią kart jest średnio zabawne. Ja nie mówię, że nie może być zabawne. Może integrować i zbliżać do siebie ludzie, przecież o to chodzi w grach imprezowych, ale dla mnie dobra. Jest to średnio zabawne. Siódemka. Siódemka. Ja tej grze również daję 7, czyli łącznie z 7 i wytłumaczę dlaczego. To jest wersja skrócona Wojowników Podziemi. Jeżeli ktoś chce tańszą grę, grę, którą może zabierać na jakieś wyjazdy, to jest na pewno ten tytuł. Wojownicy Podziemi są lepsi. Są lepsi. Ale to też jest jakby lepsi... W naszym towarzystwie. Każdy sobie zobaczy też rozgrywkę, to sami dojdziecie w wniosku, co wam podchodzi. Bo jeżeli lubicie tańczyć dłońmi, to będziecie tańczyć dłońmi. Dobra, dajmy skończyć, bo ty nie mogę skończyć. No. Gdybym miał wybierać dla siebie, tak prywatnie, gry z Lucrum Games, to zdecydowałbym się na Wielbłądy. Bym się zdecydował na Wielbłądy. To jest gra, bo to jest gra planszowa, ale to nie jest gra imprezowa. Chociaż wszystkie gry planszowe są imprezowe, jakby nie patrzeć. No, rozkładasz i grasz. I grasz, jest impreza, więc... Łącznie 7 na 10 to jest gra, do której będziemy co jakiś czas wracać. Jeżeli Wojownicy Podziemi będą zbyt trudni, żeby trafić kostką na planszę, to będziemy ten tytuł proponować naszym znajomym. Mhm. To nie jest zła gra, to jest naprawdę przyjemny, krótki taki egzemplarz gry, który gdzieś tam powinien być na półce i możemy komuś to zaproponować. Nie ma wstydu. Nie ma wstydu, absolutnie. Pomysł jest ciekawy, dłonie się dotykają, robimy sobie dobrze, dłoń mi nie dotykając się. Ale Diablo to tutaj nie ma zbytnio niestety. Nie no, ciopisz potwory, no jak nie ma. Nie wiem, jakie chcesz mi pytanie zadać. Ty chcesz mi zadać pytanie, na jakiej podstawie? Nie. Na podstawie nie. jakiego filmu stworzono tę grę? Nie. To jest banał. Daj. Banał. Ale fajny kubek. Stary, ale ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen i lubię wszystko, co jest związane z Gwiezdnym Wojen. Wczoraj kupiłem sobie taką smycz. Jak napisem. Będą przychodzili cygani i sprzedawali ci dywan z wyhaftowanym Vaderem, to też kupisz. Też kupię. Bo jestem fanem Gwiezdnych Wojen. Taka muza, że po prostu w klubiksie będziemy to robić. Ale nie, słuchajcie, całkowicie poważnie. Dodatkowo zaklinacz, on jest no to nie jest zabawne, on wykorzystuje fuzją magika. Moja żona was serdecznie wszystkich pozdrawia. Możesz mi nie przeszkadzać i teraz jakby tłumaczę zasady, tak? Dobra. I dodatkowo jest, jeżeli chodzi o gry imprezowe, tak wam powiemy w tajemnicy, to jedyną grą imprezową, którą bardzo często gramy, to jest La Cosa Nostra. I to jest przykład dla mnie świetnie skomponowanej, wymyślonej gry imprezowej. Po prostu. Nie? No wysyłamy dziwne imprezy.